Skandynawscy inwestorzy rozpoczęli proces dekarbonizacji na długo przed kryzysem i wymogami europejskimi. Dekarbonizacja jest nie do uniknięcia i nie dotyczy tylko firm budowlanych, ale wszystkich gałęzi przemysłu. Jest to ważne dla wszystkich przedsiębiorstw, od największych koncernów, przez średnie firmy, aż do małych biznesów. Dążenie do ograniczania emisji gazów cieplarnianych powinno być naszym zdaniem podstawową zasadą prowadzenia procesów budowlanych. Dekarbonizacja budownictwa związana jest z redukcją emisji. I tutaj kluczową rolę odgrywają projektanci. Oraz wymiana wiedzy i ciągłe dzielenie się doświadczeniami z zakresu wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Poprawa efektywności energetycznej albo mądre zarządzanie procesem odpadów od samego początku, od źródła, przynosi korzyści, oszczędności i poprawia znacznie pozycję finansową firm. Legislator unijny co chwilę dokłada nowe regulacje w zakresie środowiska, w zakresie zrównoważonego rozwoju, w zakresie raportowania tych kwestii, CSRD, regulacje dotyczące raportowania finansowego SRS, taksonomii, czy cały szereg innych regulacji, które Unia Europejska planuje wprowadzić. Uważamy, że biznes musi to odegrać bardzo ważną rolę. A jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy być liderem i ustalać nowe standardy w kwestii dekarbonizacji przedsiębiorstw. My jako Skanska, mając korzenie skandynawskie, w 2019 roku podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu celu klimatycznego. I do roku 2045 osiągniemy neutralność węglową. Jako ADREM wspieramy firmy w procesie dekarbonizacji, pomagamy sformułować cele redukcyjne i przygotować plan realnych działań. Mamy nadzieję, że konferencja, która odbyła się, pomoże w dekarbonizacji przemysłu i wymianie doświadczeń niezbędnych do budowania lepszej przyszłości.